Szczęść Boże, Tomasz Kolanek, PCH TV. Moim Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Rafał Cywka, pomoc Kościołowi w potrzebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków, amen. Proszę księdza, spotykamy się dzisiaj w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Okresie z jednej strony radosnym dla nas katolików. Bóg się rodzi, moc truchleje. Z drugiej strony jakże tragicznym, ponieważ nasi współbracia w wierze są prześladowani. Dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony. Ilu chrześcijan jest prześladowanych właśnie w Święta Bożego Narodzenia? No właśnie, tak jak Pan powiedział, Bóg się rodzi, moc truchleje. Moc truchleje, ponieważ przychodzi Ten, który jest Panem tego świata. Stąd te wszystkie moce aż się trzęsą wobec tego wydarzenia, co było też obecne w dniu narodzin Jezusa, bo i Herod, który bał się o swoją władzę, i Rzymianie, którzy bali się o to, że jakaś rewolta będzie w Ziemi Świętej, wszyscy się boją, ponieważ przychodzi Ten, który jest Panem. I to się powiela. Powiela się w historii. Odkąd pojawił się Chrystus, Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, pojawia się odrzucenie. Pięknie powiedział to papież Benedykt XVI, że odrzucony Jezus rodzi się za miastem. Jest jak gdyby wyrzucony przez cywilizację, nieprzyjęty. I też odrzucony będzie ukrzyżowany poza miastem. Więc już i w swoim narodzeniu, i w swojej śmierci pokazane jest to właśnie odrzucenie świata. I tak samo jest dzisiaj ze współczesnymi chrześcijanami. Chrześcijanie cierpią, ponieważ są odrzucani przez współczesny świat. Czy to przez świat religijny, czy to też przez świat skrajnie lewicowy, czy ateistyczny. Stąd też to widać dzisiaj bardzo mocno. Wszystkich chrześcijan, którzy dzisiaj cierpią prześladowania, więc wszystkich, którzy będą w jakiś sposób nie do końca spokojnie przeżywać te święta, jest ponad 300 milionów, czyli co siódmy chrześcijanin przeżyje te święta, bojąc się, że w każdej chwili coś może się wydarzyć. A miejmy nadzieję, że w te święta nie wydarzy się nic takiego, co któregoś z naszych braci w wierze pozbawi życia, jak świętego Szczepana, patrona drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Właśnie, proszę księdza, ja tutaj przytoczę kilka przykładów z ostatnich lat największych masakr, jakie zostały dokonane na chrześcijanach właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Rok 2007, indyjski stan Orissa. W nocy Bożego Narodzenia hinduiści spalili kilkadziesiąt świątyń i atakowali domy przystrojone świątecznymi ozdobami. W trwającej przez kolejne 3 lata zmasowanej akcji przeciwko wyznawcom Chrystusa zamordowano co najmniej 200 osób, wysiedlono około 70 tysięcy, splądrowano 5 tysięcy domów należących do chrześcijan, spalono blisko 400 kościołów. Rok 2013. Przed kościołem w południowym Bagdadzie w Iraku wybucha bomba pułapka. Umieszczona w samochodzie ginie 14 wyznawców Chrystusa. Rok 2017. W Egipcie islamscy ekstremiści w przededniu Bożego Narodzenia zamordowali 10 chrześcijan, tamtejszy patriarcha egipskich chrześcijan w związku z tym apelował, aby nie obchodzić uroczyście świąt Bożego Narodzenia, aby świętować w zaciszu, w obawie przed islamistami. Dlaczego, proszę księdza, ta wzmożona nienawiść do chrześcijan trwa tak naprawdę od 10 lat? Dlaczego to wszystko rozpoczęło się w roku 2007 i dlaczego wtedy obserwuję właśnie tą eskalację tej nienawiści do wyznawców Chrystusa. Każde święta, które przychodzą, czy jest to Boże Narodzenie, przywoływane wydarzenia, czy też święta Wielkiej Nocy, czyli najważniejsze chrześcijańskie święta, są łączone, czy no, wzmaga się ta nienawiść wobec społeczności chrześcijańskiej. Wiadomo, że chrześcijanie wtedy świętują, są radośni. Chodzi też o to, żeby uderzyć w nich, żeby zakłócić tą radość i żeby jak gdyby zniszczyć to, co nie są przesłania tych świąt. Tylko że ci, którzy to czynią, nie zdają sobie tak naprawdę sprawy z tego, że chrześcijanie wiedzą, co powiedział Pan Jezus. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli mnie świat nienawidzi, i was nienawidzieć będzie. I że takie ataki jeszcze bardziej wzmagają tą chrześcijańską miłość i do Chrystusa, ale także i do tych swoich prześladowców, bo to jest fenomen, z którego my sobie często tutaj w naszej kanapowej Europie nie zdajemy sprawy. Właśnie z tego, że każda taka przemoc wobec społeczności chrześcijańskiej wiąże się też z ogromnym przebaczeniem i modlitwą za prześladowców. To stan Orissa w Indiach, właśnie wydarzenia 2007 roku pokazały, że chrześcijanie wygnani właśnie przez fundamentalizm hinduistyczny modlili się za swoich prześladowców i nawrócili ich. Te wydarzenia z nocy Bożego Narodzenia
2007 roku i później, bo te prześladowania takie wzmożone, one się zaczęły dokładnie w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia rano, i trwały praktycznie do końca października, z takim potężnym wzmożeniem jeszcze w sierpniu 2008 roku. Później się okazało, że nagle ci ekstremiści zaczęli przychodzić do obozów, gdzie chrześcijanie mieszkali pod namiotami, bo wszystko, co do nich należało, zostało zniszczone. Klękali przed tymi chrześcijanami, mówili: ochrzcijcie nas, chcemy być chrześcijanami. Ci chrześcijanie pytali się ich: a dlaczego chcecie się ochrzcić? Bo oni powiedzieli: bo myśmy was zobaczyli, że ten Jezus, w którego wierzycie, jest prawdą. Więc to słowo, które stało się ciałem wśród prześladowań, zaowocowało, że nawet ekstremiści zobaczyli, że właśnie Bóg się rodzi, że to nie jest mit, że to wydarzenie jest prawdą, i sprawiło, że oni stali się chrześcijanami i zamieszkali z chrześcijanami pod namiotami. Czy w innych krajach, w których chrześcijanie są prześladowani, również możemy dostrzec tak piękne nawrócenia? Tak, praktycznie w każdym kraju, w którym dochodzi do prześladowań chrześcijan, widać jak gdyby to starcie się tej nienawiści wobec społeczności chrześcijańskiej z ogromnym świadectwem chrześcijan, autentycznej wiary, które owocuje właśnie nawróceniami także prześladowców, albo też innych świadków tych wydarzeń, czyli ludzi, którzy się nie zgadzają z tym, co robią na przykład ekstremiści, muzułmanów choćby, którzy nie zgadzają się z tym, co robią ekstremiści, i widząc wiarę chrześcijan, mówią: no nie, tam jest prawda. Chrześcijanie wierzą w Boga na sposób prawdziwy i Jezus jest Bogiem. To pokazuje Irak, Syria, Ziemia Święta, Egipt wspomniany i przywołany, gdzie po morderstwie, które dokonało się 16 lutego 2015 roku na 21 koptach nad brzegami Morza Śródziemnego w Trypolisie. Było to wszystko nagrane, poszło w media, na YouTubie był obecny przez kilka lat. Muzułmanie oglądający to ścięcie tych chrześcijan, którzy śpiewali pieśń ogłaszającą, że Chrystus jest Bogiem, i ostatnie słowo, jakie wypowiadali, było imię Jezus, widząc to, zaczęli przychodzić do chrześcijańskich kościołów w Kairze i w Aleksandrii, prosząc o chrzest. Ponieważ to świadectwo wiary jest tak mocne i tak szokujące. I z tego sobie nie zdają sprawy tak naprawdę ci, którzy pałają ogromną nienawiścią do społeczności chrześcijańskiej. Proszę, ksiądz był w Syrii, czy właśnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia? Nie, ja byłem pierwszy raz w marcu, czyli w Wielkim Poście w Syrii, ale to był mój pierwsza wizyta w Aleppo po zakończeniu bombardowań, bo bombardowania zakończyły się na krótko przed Świętami Bożego Narodzenia w 2016 roku. Ale właśnie w jednym z kościołów w Aleppo, pogrążonym w gruzach, który został zniszczony w święta Bożego Narodzenia rok wcześniej, znalazłem właśnie i wydobyłem figurkę świętego Józefa, którą właśnie tutaj widzimy. Ona pochodzi z Aleppo, z jednego właśnie z kościołów. Jest takim niemym świadkiem tej nienawiści, jaką niesie wojna, jaką niosą prześladowania chrześcijan. Ten Józef święty przypomina tych wszystkich chrześcijan, którzy cierpieli w tamtym czasie i cierpią dzisiaj prześladowania. Właśnie, jak ksiądz wytłumaczy te wszystkie akty wandalizmu mimo wszystko, właśnie jak niszczenie świętych figur chrześcijan? W czym taka figura może przeszkadzać radykałom nienawidzącym chrześcijan? No, też dlatego, że chrześcijanie oddają temu kult. I mamy w chrześcijaństwie, w katolicyzmie kult obrazów, figur. Oczywiście nie czcimy figury jako Pana Boga, tylko ona nam jak gdyby przedstawia rzeczywistość, do której się odnosimy. Natomiast ekstremizm islamski właśnie dlatego też uderza, że czcimy obrazy, czynimy po obrazy, wizerunki osób dla nas ważnych, świętych, czy też Boga, Jezusa, którego nazywamy Bogiem, a który w świecie islamu wiemy, jest prorokiem. I stąd też ta nienawiść. Chcą pokazać nam w ten sposób: dla nas to nie jest święte, to nic nie znaczy, Jezus nie jest Bogiem. Każdy, kto przydaje Allahowi współtowarzyszy, jak mówi Koran, nie znajdzie litości u Allaha. Więc w ten sposób właśnie też to niszczenie tego, co chrześcijańskie, jeśli chodzi o obrazy, o figury, o kościoły, żeby pokazać, że to nie jest święte. Chrześcijanie są prześladowani nie tylko w tych krajach odległych, na Bliskim, Dalekim Wschodzie, nie tylko w Afryce, ale również okazuje się w wolnym świecie, na tak zwanym Zachodzie, zwłaszcza w Europie.
dowiadujemy się, że to nie są tak naprawdę święta Bożego Narodzenia, to nie są urodziny Pana Jezusa, tylko jakieś święta zimowe, gdzie życzymy wszystkim dużo spokoju, ale tak raczej wiele osób powstrzymuje się od podkreślania, że Bóg się rodzi, moc truchleje. Dlaczego na Zachodzie właśnie obserwujemy coś takiego? Dlaczego święta Bożego Narodzenia próbuje się maksymalnie zlaicyzować i pokazać, że to tak właściwie, jak powiedziałem, święto zimowe i dwa dni wolnego dane przez miłościwie nam panujące rządy? Ciekawą rzecz Pan powiedział na początku, używając sformułowania w wolnym świecie. Jakim wolnym? W świecie wolnym uszanowana byłaby tradycja chrześcijańska ze wszystkimi konsekwencjami. Z tym, że mogą sobie chrześcijanie budować szopki, mogą nazywać te święta tak, jak chcą, jak nakazuje tradycja. Można je przeżywać tak, jak właśnie nakazuje tradycja, nawet w sferze publicznej. A w świecie, który jest zniewolony jakąś ideologią, no niestety, no już takich rzeczy nie będzie i te ataki, które są we Francji, na szopki, które znajdują się gdzieś w merostwie, czy też właśnie nieużywania świąt, jest dowodem na to, że Europa nie jest wolna, nie? Tylko jest niestety, ale dotknięta ideologią, która jest wroga wolności przede wszystkim. I wroga chrześcijaństwu. I dlatego są te ataki na to, co chrześcijańskie, na tradycję chrześcijańską. Bo skoro, no, przykład Polski, świętujemy w polskim parlamencie święto Chanuki, zapalamy świeczki, no to dlaczego zaraz potem słyszymy takie doniesienia z miasta stołecznego Warszawy, że nagle będziemy świętować Boże Narodzenie bez kolęd? Że jest jakaś narzucenie indoktrynacji tym, którzy nie wierzą. No to gdzie jest wolność? Wolność polega na tym, że mamy tradycję też i żydowską, judaistyczną w Polsce, bardzo mocną. Skoro ją szanujemy i obchodzimy w polskim parlamencie, i słusznie, uważam, że słusznie, że takie rzeczy są, no to nie negujmy tego, co chrześcijańskie w innych urzędach, więc niech zatem też to będzie uszanowane, czyli chrześcijańska tradycja ze wszystkimi jej konsekwencjami, nie? Czyli jest szopka, są kolędy, są życzenia, jest pełne nazewnictwo, tak jak to się nazywa. Oczywiście, proszę księdza, pragnę tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. W Polsce jest to, że tak powiem, bardzo w cudzysłowie hucznie obchodzone święto. Polacy masowo udają się wtedy do kościoła i modlą za prześladowanych dzisiaj chrześcijan i duszę tych chrześcijan, którzy zginęli właśnie mając na ustach słowo Jezus i imię Pana naszego. Dlaczego na Zachodzie próbuje się wyprzeć w ogóle to święto i zapomnieć o świętym Szczepanie, pierwszym męczenniku za wiarę Jezusa Chrystusa? Nie odbierałbym tak tego. My w Polsce mamy tą przyjętą tradycję, że mamy wolny drugi dzień świąt, który jest wspomnieniem liturgicznym świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Na świecie, no, najczęściej święta Bożego Narodzenia, te wolne ustawowo, kończą się w pierwszy dzień świąt. To tak samo jak można było powiedzieć, że my w Polsce, no, nie szanujemy i nie obchodzimy Wielkiego Piątku, bo jest to dzień roboczy, jest to dzień pracy. Więc tak bym tego nie odbierał, ponieważ ci chrześcijanie, którzy autentycznie przeżywają swoje chrześcijaństwo, myślę, że i w oktawie Bożego Narodzenia też szukają czasu na to, żeby w kościele się pojawić i modlić się też za prześladowanych chrześcijan. Są też akcje prowadzone też w zachodnich krajach broniących chrześcijan prześladowanych, organizowane przez chrześcijan. Stąd też tak bym tego nie odbierał. Patrzyłbym się na to, że ci, którzy autentycznie przeżywają swoje chrześcijaństwo, niezależnie czy to w Polsce, czy w Belgii, Francji, Holandii, czy Niemczech, czy Włoszech, będą w kościele, bo będą się radowali z tego, że słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. A proszę księdza, na koniec pozwolę sobie zapytać o sytuację chrześcijan w Pakistanie. Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, że Asia Bibi wraz z rodziną spędzi święta Bożego Narodzenia w ukryciu, a jak te święta spędzą pozostali chrześcijanie, którzy mieszkają w Pakistanie? W miarę możliwości normalnie.
Na ile to jest możliwe w sytuacji, w której jednak przychodząc do kościoła będą się bali, że cokolwiek może się wydarzyć. Jednak są do tego przyzwyczajeni, że każdej niedzieli, kiedy przychodzą do kościoła, mogą z tego kościoła nie wyjść. No to jest rzeczywistość różna od naszej. My sobie przeżyjemy pięknie w naszych domach, przeżywamy w domu, w naszych domach, spotykamy się z naszymi bliskimi. Oni też chcą się spotykać, tylko że tam jeszcze z tyłu głowy gdzieś jest ten lęk i niebezpieczeństwo, że w każdej chwili coś tu złego może się wydarzyć. Albo przyjdzie jakiś zamachowiec, samobójca do kościoła, albo gdy będą wychodzić z kościoła, będzie ktoś strzelał, albo po prostu gdy pójdą później na plac zabaw, jak to choćby było w święta wielkanocne, no to zamachowiec, samobójca przyjdzie tam po to, żeby w jakikolwiek sposób zademonstrować, że sprzeciwia się temu, w co wierzą chrześcijanie. Proszę księdza, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać. Również dziękuję. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.